Tak, no to wizyta w Brunowie dzisiaj. Dobry. Rower jak rowerzysta, ja tak bardziej... A ja uznałem, że się ubiorę jak rowerzysta. Tak mi się ma, bo... A już wczoraj sezon, kurczę, rozpocząłem. Tak? Już prawie 40 km. Ja wczoraj też byłem, czekaj, też my byli wczoraj z żoną. Też my zrobili chyba 40. No, nie, żoną 30, bo żona tak nie chciała z dali jechać 30 km. A taką pędzelkę tu do Czałkowicy, Zapora, do Czałkowicy, tu. No nie zaśpuje się, nie ma tak powiedzieć. Powiedz się, nie robiło inwestycji. Nie pojedzie 15 na godzinę za rozwój. No kurczę, tyle aut? A to chyba tutaj się wchodzi. A ktoś tam jest. Za czas przyjechali. Za 10. Idziemy? To prawie. No możemy iść. To kurde, tu są jakieś panie tam siedziały. Nie wiem czy z tego szkołę też. No. A idzie, nie? To też była inwestycja. Idę w tej ręce. Dzień dobry. Dzień dobry. Co jest? To cieszymy się. Bardzo dobrze. No jeszcze tu nie byłem po rozbudowie. Byłem jak... Ja powiem szczerze, mieszkam... Jak jeszcze dyrektor był... Mieszkam 2 km stąd, ale jeszcze w tej szkole nie byłem. Ja byłem, ale stary... Dzisiaj jest... No wieczorem będziemy tylko obejrzeć na podstawę. Ja pierwszy raz w życiu miałem takie spotkanie, żeby w szkole być. I komuś tam mówić o rowerach, ale fajna inicjatywa, jak najbardziej super. Chociaż bardziej się spodziewałem, że to nastąpi w Miliardowicach, a nie w Brunowie. Bo w końcu, jeśli chodzi o Miliardowice, to jestem absolwentem tej szkoły. I to też taka dziwna sprawa, nie? Chodzi do podstawowej szkoły, trochę lat minęło, ale też. I to też jest taka trochę dziwna sprawa, nie? Bo tu do Brunowa do szkoły mam bliżej jak na Miliardowice. Nie ma tam takiego. A to była rejonizacja wtedy. A ja nie wiem, jak ona. Ja się zapytałem, o dzieci już idą o przychodni, jak ona to. Tam, a wiem, czy jest dzieci. Tak, to. Czy ona pierwsze, nie wiem. To jest taki ten projekt, ja nie? Wiem, ja gmina tym, z Lotosem, nie? O tym projekcie to wiem. Bo szkoła bierze udział w tym. Nasza na Miliardowicach też tym bierze udział. Tylko w innym temacie. Tak, no. Tak, inny temat. A szkoda, bo to kurde, ja bym się teraz tak nie pomyślał, bo można by było to powiedzieć tam, kurde, nauczycielce jakimś, żeby
wybrać grupę dzieci, żeby zainicjować coś, na przykład trasę dookoła Ligoty, że... O, właśnie. Tak, no to witamy wszystkich przy szkole w Bronowie. Dzisiaj robimy objazd trasy rowerowej Bronowa. I najpierw będzie trasa Kamila. Tak. Oznaczona pomarańczą. Tak, widać ją. Fajnie. No to możemy jechać. Weź zero to. O kurczę. Ja znowu od domu. Tak przed tym stawem zjechać? Trochę dziwne. Tu jest chodniczek, tu jest ten mostek. Mi się wydaje, że to będzie. Tak. O kurczę, zaś śmieci. Zaś śmieci wywalone. Co za idioci, no. Tak, tak, pewnie. Kamieniecką, pamiętasz? Zaraz sprawdzimy. Stawowe pole, tak. I potem Nadbrzeżna i Kopaniny. Trudno powiedzieć, czy bezużyteczny, bo to jest obiekt religijny. No ale tutaj, nie wiem, czy tutaj coś odbywa. Odbywa się. Ale tak. Czy to nasza wiara... No właśnie, coś tam jest nie tak z tym. Ale dokładnie nie wiem. No właśnie, to nic tak dokładnie nie wiem. Jak to... Drogowa. Drogi ma dużo wolnej przestrzeni. Rzadka zabudowa jest. Miejscami jest gęsto, ale ogólnie... No na przykład tam koło mnie już się coraz gęściej. Ale tak, tak miejscami, a to jest tak miejscami, ale tak ogólnie na kilometr kwadratowy przykłada bardzo mało mieszkańców. No, ja to wszystkie policzyć. Powierzchnie co są pomysły. Jednak dużo jest tych pól. No. Bo tu są gospodarstwa też, to tak, dlatego. Tak. Nieporównywalny na kilometr kwadratowy z Miliardowicami, to o wiele w Miliardowicach na kilometr kwadratowy nie porównują więcej mieszkańców niż w Bronowie. Na filmie będzie wiatr słychać. No tutaj się trasa pokrywa,
trasa Kamila się pokrywa z trasą gminną w Łowicy. A to dlatego, że przejechaliśmy przez rzekę i Łowicę. Na się po moście, nie przez rzekę. Po moście. I to jest ulica Kopaniny. I na rowerki się bardzo fajnie jedzie, bo jest mały natężenie, bardzo małe natężenie ruchu. O, zgadza się. Nie, nie ma ich. To oni przyjadą później. To można też ewentualnie nagrać jeszcze tej śmierci. Szkoda, że w takim ładnym terenie przyrodniczym. Tu jest miejsce karygodne. I tu jest miejsce karygodne. W takim ładnym miejscu, można powiedzieć, przyrodniczym, przez przyrody. I zrobiono coś takiego. To jest niezauważalne. Wstyd i hańba. To jest wstyd i hańba dla nie tylko Bronowa, dla całej gminy, dla wszystkich mieszkańców. To znaczy się podejrzewam, że to jakiś leń zrobił po prostu, bo nie chciało mu się worków zawieźć do Pszok, a do lasu. Najlepiej. Karygodne. I tu jest szlak rowerowy do Miłownicy i taki widok. Wstyd. Dosłownie. Powiedziałbym więcej, ale kultura wymaga grzeczności. O. Ale droga całkiem fajna tutaj, z takiego frezu. Nie ma ruchu samochodowego, nie ma. Z takiego frezu asfaltowego fajnie to jest. Może taka przyrodanka jest może ciekawa, bo taka dziwnie znaleźć. Tutaj jest staw. Ale to też mocno ile może się zna taka. Staw. Co prawda łowić w nim nie wolno, bo to jest prywatne. Jedynie co, to te tereny tutaj, no przy każdej większej ulewie są zalewane. No i tutaj chyba można kopaniny. Tak, tutaj są te, torf. Tak? Torf jest. No i kopali torf, no. Znaczy się, torf to jest w ogóle kopalina, nie? Tak, a przed nami ten las, co jest, to już jest teren Zabrzega. Tak jest. Jeszcze jesteśmy w Bronowie, ale Przypopa, dokładnie Przypopa. Warto wspomnieć, że do 1954 roku to był teren Ligoty. A Zabrzeg dostał to Czarnolesie, bo tak to się nazywa, w ramach rekompensaty za utracone tereny na skutek budowy Zalewu Goczałkowickiego. O! Tam jest miejsce, gdzie nauczyłem się jeździć na nartach. Tam jak jest ten Biały Dom. Całe dzieciństwo tam spędziłem, wszystkie zimy. I tutaj się łączy Borówka z Wałówką. A to jest kanał, który idzie do Borówki. Tak, tam jest kapliczka Matki Bożej Fatimskiej. Tak? Tak. Tam jak te drzewa są. Tam jest zakręt i taki mostek i jest kapliczka. A dalej się da jeszcze przyjechać? Do tak, z drugiej strony tego stawu. I wyjedziemy tam, gdzie te parkingi miłości. Tak? No. Tylko, że no droga jest no, fatalna, bo to taka zwykła polna droga. Będzie tak sucho, fajnie się jest. I pola w Bronowie. Pola w Bronowie, ale też jest widok na
pierwsze pasmo Beskidu Śląskiego, pasmo z grupą Klimczoka. I od lewej widać Magurę, Klimczok, Stołów, Szykopce, Błatnia i tak dalej. A tam widać okolice miejscowości Pogórze, Zakępą, Rudzicką, skąd wypływa Iłownica. Dokładnie wiadomo, w którym jest ta Iłownica? Spod wzgórza Bucze, to jest na granicy Pogórza i Górek Wielkich. Byłeś tam kiedy? Nie, ale czytałem. Ale przejadę się tam w tym sezonie, bo to jest niedaleko w zasadzie. Kiedy jechał, to powiedz. Jak jest droga z Jaworza na Łęża do Górek Wielkich. To tam gdzieś w tej okolicy. Poszukamy. Wzgórze Bucze. I tam też w tej okolicy podobno znajdują się źródła Bajerki. Bajerka to jest jedyny dopływ do Zalewu Goczałkowickiego, tak. Wjeżdżamy w ulicy Miodowej teraz. Miodowej na ulicę Kunca, tak? Księdza Jana Kunca. Warto też powiedzieć, że ksiądz Jan Kunc, to był jeden z proboszczów w Bronowie. Bardzo gospodarny i bardzo dobrze go wspominają. I dlatego jest ulica. Księdza Jana Kunca. Ksiądz Franciszek Strauch. I właśnie ten Franciszek Strauch się też do z tego, co gdzieś tam wyczytałem, znaczy mocno zasłużył. Bardzo dobry ksiądz, dla społeczności Bronowskiej. Tak, tak. Dużo zrobił dobrego nauczania religii dla dorosłych, z tego co łapie te głowy. I jeszcze bardzo zasłużył. Gospodarny farusz. Jak to tutaj się mówi. Gospodarny farusz. Dobrze by było, zasłużył na to, aby też był jakiś swoje. Jakąś ulica, bo jakiś coś takiego. Albo może dom jedyny w Bronowie, który jest pomnikiem przyrody, mówię w imieniu jego szefa. Wiele dębów pomników przyrody ma swoje nazwy. To jest jeden. Jedyny. Jedyny właśnie. W Bronowie jedyny. Pomnik przyrody, dom. Tuż przy rzece Iłownica. Rzece, która została wyregulowana w czasach dwudziestolecia międzywojennego i nabrała obecny kształt, a przed tym meandrowała tutaj. Za tym dębem tam gdzieś były meandry Iłownicy. To tam gdzieś szło, jak te pola są. Ona tu nie płynęła w ogóle. Most wybudowany tuż po powodzi w 2010 roku. Nie mamy okolicy stawy. Tutaj. Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej jako wotum za ocalenie w wypadku. I teraz już powoli kończymy tą trasę. Kamila. Tak, no to trasa Kamila przejechana. Bardzo dziękujemy za wytyczenie. Wynosi około 6,5 km, przejmuj tak licznik pokazuje.
A dobrze, aby wszystkie trasy miały start i metę właśnie tu, tu w tym miejscu, w ładnym zakątku na placu rekreacyjnym przy Strażnicy Orzeczkowej w Bronowie i przy Szkole Podstawowej, bo to jest takie ładne miejsce, myślę, i na start, i na metę każdego z tych, z tej dzisiejszych tras. Nawet tutaj jest zakaz, ale nie dotyczy rowerzystów. I tak powinno być. Teraz będzie trasa... Może się przejdziemy teraz trasą Julki, czyli na Łuku. O, przepraszam. Czerwona trasa, oznaczona kolorą czerwoną. Na piedzie Międzyrzecka, Rudzicka, na Łuku. I później Kunca zakończymy i przyjedziemy tutaj w to samo miejsce. O właśnie. Kunca tak, tak i jest. Kolorową, czy kolorową? No to kolorowa jest tutaj. No to tutaj. No. Trasa Julki. Krzyż z 1836 roku. Z dnia 13 lipca 1836. Warto też zwrócić uwagę, że jest to pisane gwarą cieszyńską. Z tego co widzę. Fundatorzy TI Bożej tak. Męki, dziedzina Bronów. No, to jest gwarą cieszyńską pisane. Trzeci. Równa się a tutaj jest roku 1836. A tutaj jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie. I świeża, odnowiona, wyremontowana szkoła. I powiększona szkoła. Piękna szkoła. W której żeśmy 4 stycznia byli. Warto dodać, że jest to szkoła imienia Jana Pawła II. Zespół szkolno-przeszkolny. Tutaj jest kolejny zabytek z Bronowa, czyli 5 lat starszy. Tak, tak, 5 lat starszy. Od poprzedniego zabytku. Z przodu jest data rowież i góry. I widać, figura jest, ołtarz taki mały, ale nie widać tego. 1831. Czyli 5 lat starsze od poprzedniego i to już jest ligota tutaj. Ulica na Łuku. I tutaj przebiega niedaleko granica. Właśnie o nowym aligotą. Właśnie o tym powiedziałem, bo były znaki, nie? To sobie nie chodzi teraz w ligocie. No. Już ligota, tak? A za chwilę opuścimy teren naszej gminy na krótki okres czasu w Międzyrzeczu Dolnym. To jest teren Międzyrzecza Dolnego przez miejscowych nazywanych Franzwel.
tego potoku, jak te drzewa są, to jest granica między Bronowem a Widokiem. To znaczy, tu już jest granica gminy w tym miejscu. Do gminy. A gminy? Tak, tak. Nie, między Bronowem a Widokiem tutaj jest. Tam jest styk. Trójstyk tak zwany. O. No, ale tam kawałek dalej już jest Międzyrzecze. W tym momencie to jest granica gminy. Teraz ci robię coś, nie wiem czy wiesz, tak Krzypopa jest dokładnie granicą. Tak, tak. Tak, wzdłuż tej Krzypopy. A my musimy tu jechać. No, Międzyrzecze Dolne. Dolne, a tu jest Widoka. Tak Krzypopa jest granicą i ona tam, jak to... Jak jest ten, tam co, powinno tam zrobić takie, czyli są takie filmy, ma takie rzeczy, co tam robi, jak jest tam, no tak prosto przez te pola leci. I tam później ona wylatuje, granica tam jak robi gościu, takie wentylatory, czy coś tam robi, ogrzewania tam, wiesz gdzie tam, no to na pewno. Klimatyzacje. No, klimatyzacje czy coś, no i tam to później jest granica. Tu już jest Międzyrzecze Dolne, tak zwany Franzfeld. Dlaczego Franzfeld? Ano właśnie to były kiedyś pola należące do Franciszka Sułkowskiego z Bielska, który rezydował na zamku w Bielsku. W Bielsku, nie w Bielsku Białej. W Bielsku. Bo to kiedyś były dwa osobne miasta. Tak, tak Czechowice i Gliwice. Były wsie. No właśnie. Warto wspomnieć, że 1 stycznia tego roku minęło dokładnie 70 lat od uzyskania praw miejskich Czechowic-Dziedzic. Najpierw pod nazwą Czechowice, a potem już Czechowice-Dziedzice. A premierem był wtedy Józef Cyrankiewicz. Jakoś tak to kurczę przemilczane było. Bo wiem, że też chyba było 70 lat jak Bielsko i Biała też połączyli. To chyba ten sam rok jest nawet. A podpisany dekret tej sprawie był przez Józefa Cyrankiewicza 15 grudnia. Teraz. Tu. Ja mówię, do sklepu jechać. Myśmy odwrotnie po prostu dojechać, ale dobrze też. Myśmy odwrotnie, ja mówię, do sklepu. Tu już jest granica gminy znowu. A do 1998 roku była to także granica województw katowickiego i bielskiego. No tak. Tak samo Afryka z Bronowem tak samo. Tak, tak. Tam na drzewie była tabliczka z rzymską piątką. A to oznacza, że bodajże 28 marca tutaj będzie się odbywała ekstremalna droga krzyżowa. I będzie się zaczynała od kościoła świętej Katarzyny w Czechowicach i będzie szła w kierunku kaplicy świętego Wendelina. To jest jedna z najkrótszych tras, a wiem, że najdłuższa będzie dookoła Zapory do Czałkowic. Buta w milczeniu jest wyzwanie. No i teraz tu tą drużką, tak. Bo ona ta dziewczynka czy bo to Julka, prawda? Tak, ona tak. Jest tu. No to się łączy tam pod tym.
to jest kawałek ulica Łanowa i potem jest ulica Szafirowa. Droga wewnętrzna. Widać, że bardzo fajnie ulica zrobiona. Ładnie. W ogóle w Bronowie, tak widać, dużo dróg, dróżek, dróg jest praktycznie zrobiony. Nie liczy już pozostałe. Kopaniny praktycznie i stawowe pole. Praktycznie to są chyba jedyne drogi, co by jeszcze... No, jakby... A po budowie kanalizacji do tego grona dołącza jeszcze ulica Graniczna. No i granica po kanalizacji. Bo część granicznej jest w Bronowie. Jak sama nazwa wskazuje, nie? A część w Bigocie. Po Bronowie taki, widzisz, takie boczne ulice. No, no. Poszły cztery modrzewi, ładna kapliczka, rybicka. Widać, że odnowiona. Modrzewiowa. Nie wiem, co to za metal będzie, co to za odlewy, ale bardzo fajnie zrobione. Na skrzyżowaniu tych dwóch ulic. Teraz do środki pieca, nie upalnie. No w marcu to raczej upału nie będzie. Nie jest upalnie. Może nie jest też tak ładnie kolorowo kwieciście na łąkach zielono mocno, ale da się przytrzymać i jest tak. Jedzie rowerzysta, także super. Super. Jak widać, nie tylko my na rowerach w Bronów zjedzamy. Kupię stodoły do rozbiórki. Jak można kupić stodołę do rozbiórki? Tak, to trasa Jurki objechana. Jesteśmy na mecie. Tak. Trasa Julki pokonana. Bardzo ładna trasa. Ile kilometrów? Mi wyszło na moim liczniku 4,2 km. O. Ale czy mi licznik tak dokładnie pokazuje? Nie, te rowerowe nie są takie dokładne. Ale ponad 4 km z pewnością będzie. Czyli trasa Julki bardzo ładna, jak i Kamila. Super. Zostaje nam ta zielona teraz. I została nam trasa zielona. Maćka. Trasa Maćka. Krzyża Bronowska spadzista, Podwale Długa, Wał Rzeczny, Kunca Kolorowa i Krzyża. A teraz przejechaliśmy Kunca, trasa Julki to była Kunca Kolorowa, Krzyża Bronowska na łuku Międzyrzecka, Rudzicka, Międzyrzeczka i Kunca. No,
bardziej fajne. Czyli teraz pojedziemy wałem Iłownicy. Krzyża Brunowska spadzista. Czyli tamtą stronę. Krzyża. Tamtą stronę. Pojedziemy trasą Maćka przez Ligotę. Na pewno sprawę, no wszystkie trasy tam zahaczają o sąsiednie miejscowości na delikatnie. Trochę się nam teraz te trasy nałożą. Kawałeczek pojedziemy na dworze, ma inny odcinek. Podstawą tej łódki. Tym razem główną drogą. Ale tu takie coś powinno być dla rowerzystów. No tutaj jest. Jest. Aha, jeszcze jest taka ciekawostka historyczna. Czemu ta droga jest na takim nasypie? Warto wspomnieć, że tu po prawej stronie kiedyś był staw. I to jest jeszcze pozostałość po grobli. Staw nazywał się bodajże Mąkołowiec. Także zakłady mięsne są w stawie. Bardzo znane zresztą zakłady mięsne na całą Polskę. Zakład przetwórstwa mięsnego Ligota. Trochę reklamy będzie. I na ulicę Spadzistą, czyli teraz w lewo. To teraz skręcamy. Nie, bo tej drodze to by można było. Tutaj są też bardzo ładne. Bardzo ładne te drzewa. Co tu jadę tak na rowerku? To się przyglądam, takie bardzo stare, zabytkowe te dęby są. To znaczy stare już będą też. Czysta, no na pewno. Z czysta lody do miejsca, to będzie miał czysta lody na pewno. Może pomniki przyrody z tego warto by zrobić. To już jest teren Ligoty, ligockiej dzielnicy Oblask. Chociaż Podlasek tu już jest niedaleko. Ulica Spadzista. Tak. Tutaj się asfalcik nam kończy niestety. No i dalej, chociaż dalej tam zabudowa nie ma, co prawda. Jest tam jeszcze dwa nowe domki. Jeden chyba jeszcze w budowie, no ale asfalt może być tylko. Ale dwa domy to na razie chyba raczej nie prędko. Bo ja pamiętam właśnie, jak tu była taka droga, jak się teraz zaczyna. I tutaj przy dużych opadach może rowerkiem będzie ciężko przejechać, ale przeprowadzić zawsze można. A to jest taki krótki odcinek, może 100 metrów. Damy radę. Prosto. Droga wewnętrzna, ale można jechać. Tak, no to wyjeżdżamy z ulicy
podwale na ulicę Długą i będziemy jechać w lewo w kierunku mostu na Iłownicy. Duże Iłownicy. Tak, potem w Duzek. Powodziowej. Który nie wolno było jeździć do roku, był zakaz. Tutaj ale już nie pamiętam do którego, ale wiem, że byłem. Jak na... pan Komorowski mówiłeś to, podtrzymał. Tak. Dobrze, że można. To jest tak nieżyciowa ustawa, jeżeli jest trasa rowerowa, wiślana trasa rowerowa, jak pałac rzeki Wisły można zadzwonić, jeżeli jest taka możliwość. Jest to sama nazwa wskazuje wiślana trasa. A są odcinki, gdzie pał jest fajny, utwardzony, nawierzcha jest zrobiona, a dlatego się bardzo nie polepszyć nawet i nie podróżuje. Pilnowałem, żeby podpisał. Osobiście. W asyście ponad 3000 rowerzystów. To jest na rajdzie, nie? Tak. Była tam pani Staniszewska, była pani Mirosława Nykiel. Jeszcze tam jest parę tych osób było. Ale najważniejszym gościem był ówczesny prezydent Bronisław Komorowski. Przepraszam, nie pokrywa się, ale dobrze, żeby się pokrywała z trasą naszą lokalną doliną Iłownicy. Byłby to jedyny łącznik zielony bez ruchu samochodowego od ulicy Pasiecznej Zabrzegu do ulicy Jana Kunca, czy to Jana Kunca Bronowy. Przez jego bardzo ładne cenne obszary przyrodnicze. Widać stawy soku, łąki. Przede wszystkim, jeżeli jest trasa Dolina Iłownicy, to powinna być Iłownica. Znaczy tutaj najwyższy czas zmienić tą trasę, przemienić naszą lokalną Doliną Iłownicy, aby nie przebiegała tak do tej pory, tylko od ulicy Pasiecznej do Bronowa właśnie wzdłuż. Bez ruchu samochodowego. A do tej pory ona prowadzi Zabrzeską, Rolników, Długą. Czyli Długą, ulicami o dużym natężeniu ruchu. Długą, później nad Potokiem. Czyli tam obok. Kurca, ja tam siedzę na Kurca. I po co? Tam gdzie jest duże natężenie, tam gdzie jest duże zamówienie, jest duże natężenie ruchu. Jak spokojnie można sobie jechać. Bardzo ładnymi, cennymi obszarami przyrodniczymi, bez zero, bez ruchu samochodowego, bez żadnej warunki. A jak ktoś nie wie, to tutaj w tym miejscu można w bardzo fajnych warunkach przenocować. Nawet spędzić czas, zagrillować. Bigota noclegi. Chociaż nie ma żadnego szyldu, ale tutaj są noclegi. Bardzo ładnie, zresztą bardzo ładnie, zadowoleni. Mój syn żenił, to tutaj goście z Warszawy, z tego stopu spadł, mój bardzo zadowoleni. Super. A tam przed nami widać na wzgórzu kościół w Rudzicy, gdzie żeśmy mieli ostatni wyjazd rowerowy w 2020 roku. To było dokładnie 31 grudnia. Sylwestra. Po tym kościołem była tu kolędy. Kolędy. Tak, kolędy. Co prawda ja potem jeszcze jechałem tą trasą. Teraz jest podstawowa zagadka.
którym miejscu jest granica Ligoty i Bronowa? Oj, to teraz nie ma Roberta Skutku. Dokładnie w tym. Dokładnie idzie tu. Ten staw jest w Ligocie, a my są w Bronowie. Na tym odcinku Iłownica stanowi granicę między Ligotą a Bronową. Tu w tym miejscu jest granica. W Iłownicy. Tak. A zaraz pokażę miejsce, gdzie... Tak, gdzie ten potok tutaj uchodzi, to ta granica skręca. Tu jest właśnie to miejsce, gdzie granica wychodzi z Iłownicy. Rzeką, a tu jak ten potok? Bardzo blisko tego mostu, nie? No, tam polami to wiedziałem, że tam polami to wiedziałem, że tam poli... Aha, no rzeką, no rzeką i tam polami. Warto też dodać, że granice Bronowa nie zmieniły się od czasów jeszcze, kiedy tutaj była Austria. Za Austrii zostały ustalone granice Bronowa i do tej pory są w tych samych miejscach. No bo Ligota, wiadomo, zmieniała granicę. Zabrzeg też, no. Jedno z drugim w zasadzie, nie? O Czarnolesie. W zasadzie przez budowę zapory zalewu jeziora. Tak, tak. No i Ligota też, bo część tego podjazdu, co jest pod wodą, należała do Ligoty właśnie. I całe Czarnolesie też należało do Ligoty. Czyli trójstyk Bronowsko-Ligocko-Zabrzeski powstał w 1954 roku. Jak ciszej graniczna. Zaciszna z graniczną się schodzi, tylko koło lasu, bo właśnie te dwie ulice mają takie specyficzne skrzyżowania, że w trzech miejscach się spotykają. Tak, to jest największy zabytek Bronowa. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bronowie. Możemy tam wejść. Krzyż. Obiekt zabytkowy, prawem chroniony. Ksiądz Jan Kunc tutaj jest pochowany. Proboszczem w parafii 28 lat. I tutaj jest na zdjęciu. Dobrze powiedziałem, że w czasie okupacji. Tutaj są kolejni proboszczowie. Ksiądz prałat Władysław Kopeć i ksiądz profesor Józef Krętosz. Oprócz tego jeszcze znanym bronowskim proboszczem był, tak żeśmy powiedzieli, ksiądz Franciszek Strał. Tutaj z tej strony znajduje się ołtarz.
kościele. I znowu będzie, jest pisane Gwarą Cieszyńską. Nawet jest tutaj ślad austriacki. Grieger Bilic. Wiem, że Bilic to jest Bielsko. 1899 rok, tak? To Austria. Monarchia Habsburska. Odezwały się dzwony. Jak na zawołanie. Jak ci stało na kościół, dzwony się odezwały. No. Nie dotyczy rowerzystów. Tak. Wszystkie trzy trasy objechały. I na metę zajechaliśmy. Trasa Maczka zakończona. Oznaczona zielonym. Trasa Maczka zakończona. Wyszło 5 km 800 metrów. Także wszystkie trzy trasy. Czyli ta pierwsza była najdłuższa. Pierwsza trasa Kamilka najdłuższa, tak. Wszystkie urokliwe. Później druga co do długości, trasa Maczka zielona, również ładna, i trasa Julki również malownicza, bardzo ładna, oznaczona kolorem czerwonym, najkrótsza, ale też ładna. Wszystkie bardzo ładne trasy prowadzą ciekawymi zakątkami, z uwzględnieniem bardzo ładnych obszarów przyrodniczych, krajoznawczych i zabytkowych. Bardzo ładna okolica i bardzo ładny teren. Start i meta. Podjedziemy, jeszcze tam bardzo ładnie jest zainstalowany, właśnie a propos rowerów, bezobsługowa stacja napraw rowerów. Tak. I chciałoby się, wszyscy rowerzyści z gminy chcieliby, aby takich więcej punktów, może tam podjedziemy i pokażemy z bliska, jak to. Ja już to co prawda pokazywałem, ale mogę jeszcze raz. Zwłaszcza u nas przy trasach rowerowych. Tam, gdzie są nawet takie znaczące trasy rowerowe. Greenway, Kraków Wiedeń, nasza trasa, Wiślana trasa rowerowa. Greenway, Kraków Wiedeń. Stacja Regeneracja. Można napompować powietrza, można dokonać napraw wszelakich. Krótsze, komplet krótszy. I zwłaszcza taki. Warto wspomnieć, że jak się naprawia rower, można go tutaj powiesić nawet na tym. Możemy nawet zademonstrować i takich, myślę, że wszyscy cykliści z naszej gminy życzyliby sobie, aby takich punktów było jak najwięcej w naszej gminie. Tak, fantastyczna sprawa. No. I można wszystko tutaj sobie dokręcić, naprawić, kluczykami regenerować, no, dokręcić, dopompować. Powietrza, jeżeli jest taka potrzeba. Myślę, że takich punktów powinno być w naszej gminie znacznie więcej. Jak najbardziej. Tym bardziej, że według moich wyliczeń w gminie mamy około 10 tysięcy rowerzystych jeżdżących. Co najmniej 10 tysięcy, bo 23 rowery jeżdżących rowerzystów na 100 mieszkańców, to ja to kiedyś tak przeliczam, to około 10 tysięcy rowerzystów mamy w gminie. Żeśmy przejechali te wszystkie trzy trasy.
Naprawdę fantastyczne. Odwaliliście kawał świetnej roboty. Super dzieciaki, dzięki wielkie. Tak. Życzymy powodzenia, aby te trasy doczekały się tego, żeby... Żeby wyznaczone były w terenie. Żeby wyznaczone i żeby dzieciaki, bo to może nie są trasy dla dorosłych, ale całymi rodzinkami, nawet 5-6-letnimi dziećmi, rodzinki dokładnie, całe tak. mogłyby się przemieszczać 6-7-8-10 lat. Może to nie są trasy jakieś wyczynowe dla dorosłych, ale dla dzieci jak najbardziej polecam. To jest Roba, twórca tego filmiku, tak. razem ze mną. Na tym rowerze przejechał. Na tym, ale tutaj nic nie widzę. Nagrywa się? Tak, tak. No, na tym rowerku przejechał, ja na tym, Robert na tym. Razem przejechaliśmy wszystkie 3 trasy. Super, dziękujemy. Dziękujemy dzieciom, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy pani, która prowadzi pani. Dorocie. Pani Dorocie, dziękujemy bardzo, że prowadzi dzieci w dobrym kierunku. Moje koleżanki ze szkoły. O, koleżance szkolnej, z ławy szkolnej Roberta. Dziękujemy bardzo. Super. Dziękujemy za uwagę.